Panie docencie, alfa, beta, delta, omikron niedawno. Czy za sprawą koronawirusa SARS-CoV-2 no wszystkie litery greckiego alfabetu będziemy sobie musieli przypominać? Jeszcze nie, na pewno jeszcze nie. Poza tym też należy powiedzieć tutaj oczywiście z pewnym przymrużeniem oka, że pewne litery są niejako na indeksie. Dlaczego akurat chociażby po wariancie mu znalazł się nagle od razu omikron? Brakowało akurat chociażby tutaj wariantu new, czyli akurat, który miał być wariantem nowym, dlatego zrezygnowano z tego. No i również był wariant Xi, który za bardzo kojarzyłby się Chińczykom z ich prezydentem, w związku z tym te pominięto. Czy będą następne? Jest to niestety możliwe. Proszę zobaczyć, tak naprawdę wirusy mutowały, mutują i będą mutować, osobliwie akurat zwłaszcza w tych populacjach, które są kiepsko wyszczepione. Teraz cały czas mówimy, a raczej zaczyna się mówić o tym subwariancie BA2. Niby on za bardzo nie, znaczy trochę się różni, natomiast nie odróżniamy go szczególnie od omikronu. Szczepionki nadal na niego działają, zresztą podobnie jak na pozostałe warianty SARS-CoV-2, ale to trzeba wyraźnie powiedzieć, wirus zawsze jest co najmniej o jeden krok przed nami. Panie docencie, ile jest prawdy w stwierdzeniu, że wirusy mają to do siebie, że wraz z upływem czasu łagodnieją, że to mutują w kierunku takich wariantów mniej groźnych dla człowieka? To teraz zadam pani, bo wiem, że nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie, ale proszę sobie może inaczej, proszę sobie przypomnieć. Mieliśmy w 2000 roku ten wariant pierwotny Wuhan 1, a jak wyglądała sytuacja z wariantem alfa? No kiepsko. A jak wyglądała sytuacja z wariantem delta? Jeszcze gorzej. No właśnie, no to już akurat odpowiedziała pani na pytanie. Można powiedzieć, że to jest trzecia góralska prawda według profesora księdza Tischnera, w związku z tym nie bardzo jest to prawda. Kolejny wariant może być łagodniejszy, ale może być bardziej zjadliwy. Nie wiemy. To nie my mutujemy, to wirus mutuje i to nie zależy od nas. No niemniej wariant Omikron pozwolił mieć pewne nadzieje, że kolejne warianty może będą łaskawsze dla Homo sapiens. Może inaczej, ja bym powiedział w ten sposób. My mamy tutaj pewność, że wariant Omikron jest łaskawszy dla Homo sapiens. Natomiast jakie będziemy mieli nadzieje co do następnych wariantów? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. To pytanie nie do wirusologa, a dla wróżbity najlepiej Macieja. Natomiast no nie możemy powiedzieć tego, że te warianty kolejne będą łagodniejsze. Mogą, ale wcale nie muszą.